Hej, witam Was serdecznie. Z tej strony Rzymianin22. Zapraszam na wstęp do nowej serii z OMSI pod tytułem Polska Twórczość. Ten film ma na celu przedstawić Wam, na czym polega ta seria, czego będzie dotyczyła i będą także oczywiście aspekty techniczne, jak to będzie wyglądało. Także zapraszam do wsłuchania się. Będą także trzy screeny w dalszej części. Polska Twórczość jest to seria, w której mam na celu pokazać Wam pojazdy stworzone przez nas, Polaków, do gry OMSI. Celowo użyłem słowa pojazdy, bowiem nie będę się ograniczał tylko i wyłącznie do autobusów. Jak wiecie, są też pojazdy osobowe, czy też jakieś busy techniczne, które są w trakcie realizacji, także zapewne kiedyś tam w dalszej przyszłości nastąpi ich premiera i będą mogły się one znaleźć również tutaj w tej serii. Następnie, jak to będzie wyglądało? W każdym filmie pokażę jeden pojazd. Te pojazdy będą prezentowane chronologicznie, czyli od najstarszego do najmłodszego według oczywiście daty wydania. Zapewne wielu z Was już wie, jaki pojazd pojawi się w pierwszym filmie, ale jeszcze nie wyprzedzajmy faktów, to będzie w kolejnym odcinku właśnie z tej serii. I na dzień dzisiejszy, jak ten film nagrywam, będzie on dla Was dzisiaj udostępniony, tych pojazdów jest 24. Niestety 3 z nich, z tych 24, nie pojawi się w tej serii, po prostu z kwestii technicznych. I teraz pierwszy screen. Pierwszy pojazd, który nie będzie w tej serii, to jest Autosan Sun City 12 LF. Po prostu model nie działa, ani w aktualnej wersji OMSI 1, ani w OMSI 2. Następnym, drugim pojazdem, ta sama kwestia, nie działa ten model, a właściwie są to dwa modele, JL120M Classic oraz JL120M Modern. Taka paczka została wydana i tutaj te modele też niestety nie działają. Natomiast trzeci pojazd, tutaj troszeczkę kwestia jest inna, jest to autobus Jelcz M11. Tego modelu nie można pobrać, link został usunięty z powodu naruszenia praw autorskich. Tak to wygląda. Słuchajcie, gdybyście mnie pytali, dlaczego pomysł na taką serię, mam takie wrażenie, że wiele pojazdów zniknęło, tak jakby zostało, pamięć o nich zniknęła, zapomnieliśmy o nich, a wiele z nich tak naprawdę jest to kamień milowy w tutaj naszej polskiej twórczości, więc po prostu stwierdziłem, że będziemy sobie tak z odcinka na odcinek przypominać, co po kolei miało swoją premierę i czym mogliśmy się bawić właśnie w grze OMSI. I dlatego taki mój pomysł na tą serię. I co będzie jeszcze w konkretnym odcinku, gdzie będę to nagrywał? Każdy odcinek będzie nagrywany na mapie Grundorf. Mapa oczywiście działająca w OMSI 1, OMSI 2. Mam też już wyznaczony pewien odcinek, na którym przejedziemy się konkretnym pojazdem. Będzie też właśnie pokaz funkcji, ukazany wygląd oczywiście, jak pojazdy wyglądały w momencie swoich premier wtedy. Funkcje, udźwiękowienie, praca silnika, praca skrzyni biegów, czy to manualnej, czy automatycznej. Te wszystkie będę kwestie pokazywał. Będę też oczywiście mówił, kto jest autorem danego pojazdu, a także postaram się znaleźć dosyć taką konkretną datę wydania pojazdu.
No i myślę, że to tyle w tym pierwszym filmie takim mówiącym o aspektach technicznych. Także ja się będę już z Wami żegnał, więc pozdrawiam Was i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!